Cześć, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday.pl. Rockday po prostu graj, no i po prostu grajmy. Tak jak hasło na koszulce mówi, po prostu graj. To ćwiczenie jest dosyć wymagające, jednak mimo wszystko dosyć proste. Posłuchajcie, jak to brzmi. Ćwiczenie jest mimo wszystko dosyć proste. Gramy jego po trzy uderzenia palcami. Zagram wam w wolniejszym tempie. Tu miałem 220 tempo. Tempo 150. W każdym razie tak, to ćwiczenie to jest w ten sposób rozegrane. Najcieńsza struna, zaczynamy od najcieńszej struny, próg 17, 15, 13. I to mamy zagrane. Na każde uderzenie metronomu mamy trzy dźwięki. I każdy z tych motywów powtarzamy dwa razy. Czyli było. Czyli progi tak. 17, 15, 13, tak jak powiedziałem, dwa razy. 15, 13, 12, dwa razy. 13, 12, 10, dwa razy, 12, 10, 8, też dwa razy, 10, 8, 7, dwa razy, 8, 7, 5, dwa razy, 7, 5, 4, tu już jest końcówka taka. To myślę, że to ogarniacie, prawda? 7, 5, 4. Końcówka 4-5. Oczywiście zasada jest też zapowiedzieć banalna wręcz, ponieważ każdą ze strun obczajamy, gramy też w ten sposób. Czyli po prostu gramy ten sam dokładnie, tę samą technikę i gramy ją po prostu na kolejnych strunach. To jest, jak słychać, już jest bardzo konkretny pochód dźwięków. W każdym razie tutaj już zaczynamy rozkminiać powoli różnego rodzaju melodie. Jest to, można powiedzieć, takie neoklasyczne troszeczkę podejście, brzmienie, ale w każdym razie ćwiczenie według mnie jest rewelacyjne. No posłuchajcie, jakby było brzmiało na kolejnych strunach. Myślę, że to naprawdę fajnie brzmi, fajnie wygląda, fajnie w ogóle, szpan się robi. Myślę, że sami to sobie już ogarniecie, poćwiczcie sobie to ćwiczenie w domu, tak żeby paluszkami ogarniać. Jedyna jeszcze moja uwaga to byłaby taka, jeśli tam 17, 15, 13 było, tak samo 12, 10, 8, to chodzi o to, żeby grać palcem czwartym, drugim, pierwszym. Niektórzy grają, w sumie według mnie dosyć niepoprawnie, biorą palec trzeci, czyli czwarty, trzeci, pierwszy. I to przysparza sporo kłopotów, ponieważ łatwiej nam rozszerzyć palce te dwa na odległość dwóch progów i te dwa na odległość dwóch, niż te rozciągnąć
i później te wcisnąć, prawda? Wtedy to jest problem na tego czwartego, trzeciego palca. Więc po prostu czwarty palec, drugi, pierwszy. Tutaj później tam 15, 13, 12, czwarty, drugi, pierwszy. 13, 12, 10 to jest po prostu czwarty, trzeci, pierwszy. I 12, 10, 8 to jest znowu czwarty, drugi, pierwszy. 10, 8, 7 to byłby znowu czwarty, drugi, pierwszy. 8, 7, 5, czwarty, trzeci, pierwszy. I 7, 5, 4, czwarty, drugi, pierwszy. Pamiętajcie o tej zasadzie. Papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!